Poniedziałkowy wykład w klubie historycznym imienia generała Stefana Roweckiego Grota, traktujący o Bykowni, czwartym cmentarzu katyńskim, wygłoszony przez Mieczysława Górę, wicedyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, był doskonałym uzupełnieniem niedzielnych uroczystości. Pan Mieczysław od kilku lat jest stałym uczestnikiem ekshumacji grobów. Ja sobie próbowałam kiedyś wyobrazić, jak takie prace są przeprowadzane. I zapytałam panią profesor Brombargową, jak to się chodzi po takich miejscach? Czy trzeba się w powietrzu się unosić, żeby nie deptać potem? No myślę, że pan Mieczysław Góra nam troszeczkę na ten temat powie. Powiedział i to bardzo obszernie. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano szczątki prawie 500 Polaków z listy katyńskiej. Odnaleziono je w trakcie specjalnych badań archeologicznych. W tej miejscowości powstanie czwarty cmentarz katyński. Wiem, że otwarcie nastąpi jesienią późną tego cmentarza i mam nadzieję, że ta budowa się nasza uda tam na ukraińskiej liście katyńskiej, którą Ukraińcy nam udostępnili dopiero w 1995 roku. Pan Śnieżko otrzymał bardzo późno tę listę. To jest, ona dotyczyła dokładnie, to się mówi, z listy katyńskiej, ale tej z więzień zachodniej Ukrainy, czyli jest to 3435 nazwisk. Mieczysław Góra przygotował bardzo bogatą prezentację multimedialną, ilustrowaną mnóstwem zdjęć, które na uczestnikach spotkania zrobiły naprawdę ogromne wrażenie. Poszukiwania szczątków polskich ofiar w Bykowni rozpoczęto w 2001 roku. W 2007 ekipa profesora Andrzeja Koli z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu odnalazła tam m.in. nieśmiertelnik sierżanta Józefa Naglika oraz grzebień z wydrapanymi nazwiskami czterech Polaków zamordowanych przez NKWD. Znaleziska te ostatecznie potwierdziły, że w tym miejscu pogrzebano ofiary zbrodni katyńskiej. Numer grobu 26. Co z tymi szczątkami zrobiono? Wpakowano do takich skrzyń dużych o wymiarach 2 metry długość, szerokość 1 metr i wysokość również 1 metr. Do 30 takich skrzyń zakopano te skrzynie w takim wielkim dole, to jest 60 razy, patrzcie, liczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery, sześć, pięć razy sześć, 30. Więc 30 skrzyń i muszę wam powiedzieć, że jak wierciłem ten obszar upamiętnienia sowieckiego, to rzeczywiście były na głębokości 4 metrów, bo to jest 4 metry do powierzchni tych skrzyń. Umiejscowiłem wierzchnie warstwy tych skrzyń. Grób numer 8 już, no, w trakcie eksploracji. Oczywiście siłą roboczą byli Ukraińcy, no, płaciliśmy my głównie, ale i część pieniędzy dawała strona ukraińska. W każdym bądź razie w początkowym okresie wszystkie znaleziska trafiały do takich worów, do worków oddzielnie oczywiście szczątki ludzkie, oddzielnie buty, oddzielnie tkanina. Trafialiśmy do zarysów pierwotnych jam grobowych, czyli do dołów śmierci. W Bykowni pogrzebano ogółem 150 tysięcy ofiar komunizmu. Pochowani tam Polacy zostali zgładzeni na podstawie decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 roku.